Cześć, witajcie, z tej strony Magasolec. Cześć, witajcie, z tej strony Brączek. I to znów my i witamy was w Farming Simulator 2013 tym razem. I jak ktoś już oglądał Brączka kanał, to wie, że ruszyła nowa seria i zaraz się wszystkiego dowiecie, jak to się zaczęło. A mianowicie tak, tą serię, którą miałem, poszła w piździec, bo mnie troszkę zdenerwowała, ogólnie mody i mapa. I mówię, ostatnio znaliśmy zajebistą mapkę, Mazowsze V3. Może jak nie zapomnę, tak jak Brączek, to będzie ona w opisie. Jeśli nie, to spokojnie ją na pewno znajdziecie, bo to jest jedna z pierwszych teraz mapek do 13, która wyszła. I ogólnie tak, seria będzie na dwóch kanałach prowadzona, coś mniej więcej jak typowa, tylko że będziemy pracować na jednym gospodarstwie. No i wzięliśmy polskie maszyny, bo chcieliśmy skorzystać z tego, co dała nam 13, czyli zajebiste polskie mody. Jak widzicie, dwa ciężkie ursusy. No trzy można powiedzieć i ten trochę lżejszy z 50 kg może, bo mam niema obciążników takich jak ten. Także dzisiaj tak, tego nie będę używał. Przetrenujemy sobie go z dwoma przyczepami na żniwach. Jak już Brączek będziesz w domu, to zrobimy sobie tam żniwa takie, wiecie, normalne zbożowe. A dzisiaj rąbniemy sobie... ale ładne niebo. Rąbniemy sobie rzepaczek. Tu jest w poprzednim odcinku występował właśnie ten zestawik. A my co, teraz siadamy sobie bizonka. Mam nadzieję, że ogólnie wszystko będzie dobrze działało, dźwięki będą super ustawione, bo troszkę się na tym napracowaliśmy w poprzednim odcinku, żeby to wszystko dokładnie ustalić. No, odpalaj. No, poszło. Ale on fajnie odpala. A, bo dwa razy odpala. No, on dwa razy odpala. I ogólnie, no jak sami wiecie, na 13 to jest, a Obrączek mi pomoże. Tak, pięknie, wszystko mam tak super ustawione, na pewno zrobię jeden odcinek z kamerką. Jakiś następny. A wiesz, gdzie jedziesz? Tak, wiem, gdzie jadę, w lewo. Tylko w palnik nie dawaj za mocno, bo nie wyrobisz przez bramę. Wiem, muszę tu jakoś wyjechać krzychu. Dobra, kierownicę już mamy chyba dobrze ustawioną. Ja sobie jeszcze teraz poprzestawiałem kilka takich ważnych rzeczy, takie jak mam właśnie w 15. Dzisiaj oczywiście kontynuujemy żniwa rzepaczane, bo tak już od samego początku jak sobie lecimy, akurat moja seria się tam skończyła na żniwach. To tak wiecie, trochę po żniwach już było, trochę ten. I praktycznie tak, teraz nie wiem kiedy wyjdzie ten odcinek, bo dzisiaj jest czwartek. Brączek dziś w nocy, w piątek nad ranem wyjeżdża, jeszcze nie wiemy dokładnie. I teraz dopiero, no nie wiem kiedy będę miał czas to wyrenderować, bo zaraz praktycznie spadamy. Chyba to pole wezmę, wiesz? No to koś. Dobra, to wjedziemy tu. Brączek spada dzisiaj do domku, znaczy jutro, nie, może i dzisiaj, a my zaraz lecimy sobie na dworek, bo jest zajebista pogoda, 30 coś stopni prawie. Czekaj, wjedziemy. Dobra, teraz trzeba to wszystko podpalać, jak to było na 13. B, K. Czekaj, muszę chyba się przełączyć. Nie, nic nie muszę się przełączyć, to F2, przytrzymaj. Czekaj. Ja on tu załapię. Dobra, poszło. Ruszyła maszyna, nigdzie nie zatrzyma. No dalej, dalej. Dobra, czekaj, muszę ogólnie... Jeszcze szkoda, że sobie na dwójeczkę nie wrzuciłem wiesz czego. Kurwa, jak poszedł! Czekaj. Nie włączyłeś czegoś. Włączyłem. Czekaj. B musisz jeszcze. Nie, muszę ten header opuścić. Nie, header nawet jak jest na górze to łapie. Tak zagwi... O, teraz. O, jest, weszło. Dobra, no mówię, to jest 13, trzeba się troszkę z tym pobawić. Właśnie, poczekaj, jeszcze weź podnieść motowidła. Zwolnijmy je troszeczkę, bo na pewno chodzą za szybko. Jeszcze tempomat powinien gdzieś tu ustawić. Czekaj, bo muszę się przenieść. Bo nie masz ustawiony na kierownicy tempomatu, a też by się przydał. No, też by się przydał. O! Myślę, że teraz będzie idealo. Dobra, tempomat jeszcze na pewno sobie ustawimy, ale to już na kolejny odcinek, żeby było dobrze. O, jest. Mu złapał! No i ogólnie Bolek właśnie... Mówił o tym, że jedziemy sobie zaraz. Ja teraz ty dzisiaj trochę był mnie pogadał. Idziemy sobie. Znaczy jedziemy w sumie do kolegi Bolka. Do Czubaka? Do Czubaka, do tego co u niego nagrywa. Jedziemy tam coś po Bolek mi przedstawi gospodarstwo. No tak akurat ten, później może jak nam się uda, bo dzisiaj pokazy case'a są niedaleko, wiemy gdzie. Ma być nowa prasa jakaś case'a tam duża i do tego ma być jakiś case Puma chyba bodajże. Dlatego jak nam się uda, to tam podlecimy, później mamy jechać nagrać zbieranie kamieni taką zajebistą maszyną. A później mamy chyba wieczorkiem do pana Krzysia, no i wieczorek pewnie coś w domu, może jeszcze do Brączka coś nagramy, zobaczymy. No ja ogólnie nie wiem kiedy to wydajesz, ale miał być vlog. No ogólnie tak, bardzo miało być bardzo dużo rzeczy na kanałach u mnie jak i u Brączka, miał być tak, miał być vlog.
Miał być Q&A, miał być unboxing pokoju, ale... Unboxing pokoju może nagramy dzisiaj. No zobaczymy, a jak nie, to ja sobie, wiesz, kiedy nagram, jak zrobię ten do tego. Tutaj, wiesz, ten podłupiernik, jak będę miał joystick. Bo wtedy chcę, wtedy pokażę już wszystko, no nie będę dwa razy to tak to pokazywał. Także musicie niestety, ale poczekać, bo no... Szczerze, to tak wiecie, codziennie gdzieś jeździliśmy i tak nam naprawdę się nie chciało, nie chcieliśmy też tracić czasu na siedzenie na komputerze. Jedynie wczoraj troszkę straciliśmy, bo Rączek sobie kupił FIFA. No i tak ciorał, że praktycznie wczoraj przegraliśmy cały dzień, ale jakoś mówię, nie było takiej weny do nagrywania, bo też wcześniejsze dwie noce zarwaliśmy, to tak byliśmy troszkę przymuleni, dlatego też nie chcieliśmy, żeby to się odbiło na odcinku, już dosyć na Knuston Farm był taka lipa z nami i troszkę na 13, więc po jednym odcinku... No, śmiesznie było. Ale było śmiesznie, chociaż... I mówię, dlatego też wszystko już ruszy normalnie, jak sobie skończymy. Dobra. Nie, powiem ci, że naprawdę kierownicą mi się jeszcze lepiej gra teraz niż w 15, tylko mówię, muszę sobie ustawić ten tempomat. Ja myślę, że Bolek tą 13 będziemy mogli nagrywać dwa razy w tygodniu, a typową raz. No typowa jest i tak raz, już od kurczę, powiem ci, dawien dawna. Serio? Przynajmniej, no, w ten sezon jest taki, że mamy raz w tygodniu typową i czasami teraz wychodzi tak, że nawet typowa raz w tygodniu nie jest. Także no nie powiem, ta seria z typowej nam się troszkę zaniedbała, ale nie jest źle, bo jest 40 któryś chyba odcinek już. Nie, 40 jeszcze nie ma. Nie ma jeszcze 30? Ja 38 rzucałem. No widzisz, no to mówię, koło 40 odcinka mamy praktycznie. Właśnie, chcieliście trochę z zewnątrz, bo ja kurde nie pokazałem bizona ani nic takiego. No fajne pole wziąłeś. No nawet całkiem takie... To w kolejnym odcinku lecimy u mnie ze żniwami. Tak, już w kolejnym odcinku normalnie sobie już wiecie. Ja będę u siebie w domu. Na MP sobie polecimy. I wtedy będziemy tam, jeden będzie już prasował, jeden już tam będzie ciął, odbierał i w ogóle, także już będzie na pewno to lepiej nam troszkę schodzić. Dobra, tutaj sobie teraz do góry podniesiemy i także mówię, no pewnie jakby... Trochę pól tutaj jest do tego. No, jest pól od cholery. Ja myślę nawet, żebyśmy mogli trochę poza odcinkami porobić tutaj też. Tak, no będziemy musieli, bo inaczej tego nie ogarniemy. Na pewno tego nie ogarniemy, bo no chyba, że będziemy chcieli... Nie no, nie damy rady. Nie wiem co, jeden by musiał w tym czasie coś robić, a drugi jeszcze żniwa cały czas, więc to nie ma sensu no, chyba. Właśnie. I dlatego też będziemy sobie ogarniać z odcinka na odcinek wszystko. A żeś wjechał? No to się chyba równo. Jakoś nie wiem, przyzwyczaiłem się do tej kamery wewnątrz, ale chcę wam pokazać, jak fajnie mapka właśnie wygląda. Czekajcie, jeszcze wprawdzie mógłbym sobie... Co chcesz? Podnieść i przyspieszyć troszkę motowidła. Nie, dobrze są. Dobra. Ziarna nie wyczepują przynajmniej, ze skorupek. Nie, naprawdę powiem wam, że pierwsza mapka, która mi się tak zajebiście spodobała, jeszcze żadna mapka do 13 tak mi się nie podobała jak ta. Naprawdę super zrobione pola, pozdrawiam autorów, Skubanego i Tarpan, tak? Tarpan, Brączek bardziej zna, kojarzy? Nie znam, ale znaczy, no, Skubanego bardziej... znam. No ja Skubanego kojarzę z poprzedniej, z Wielmożnej na pewno go kojarzę. Słowa szacunku na pewno za tą mapkę, bo naprawdę, no jeszcze żadna mapa tak dobrze mi do gustu nie przypadła, a jestem wybredny. Także naprawdę, polecam wam, pobierzcie sobie ją do samego nawet pogrania, czekaj. Musiał mi tu trochę przykręcić. Dobra, siadamy do środka, bo... No i to jest to, że właśnie 13 jest to, że ja sobie ciskam cały pedał i normalnie w polu coś robię, nie? Tak samo jak bizonem nawet. Ja zawsze no, nie obsługuję tempomatu, bynajmniej w 15 od pewnego czasu, bo no wiecie, no tam można sobie przystosować tą prędkość. A tutaj no niestety 13 ma to, że jak dasz palnik, to od razu jedziesz stówę i później tak zostaje przy pełnej prędkości. Mówię, to jest za szybko, te maszyny się rozpędzają. No to jest jedyny błąd 13, ale no klimat i tak ma swój, jest zajebiście. Ogólnie też bardzo długo one skręcają do tyłu, rozpędzają się do przodu, a później jak się rozpędzi, to jest nagle taka przepaść straszna i mówię, gdyby to było do początku... I za szybko hamuje. No, tak to by było wszystko w porządku moim zdaniem. O, widzisz, dobrze mi opuściłeś, a tu akurat sobie ten... przydałeś mi się na coś. I także no mówię, Brączek pojedzie, to my sobie jakoś na spokojnie zadamy te kiedy pytanka, zrobimy ten Q&A. Ja później jak już też będę taki bardziej więcej czasu, już będzie po maturkach, po tym wszystkim, to zadamy sobie właśnie nie pytanka, tylko zrobimy ten unboxing, znaczy pokazanie stanowiska, unboxing pokoju, to nie wiem. No to unboxing mogę zrobić, drzwi mam otworzę, wejdziemy, no i tyle, tak? I to się właśnie zrobi na kanale, to mówię, najwyżej może na 50 tysięcy, no bo jest ciężko z czasem, tak? Jest ciężko. Jeśli zawróć może lepiej, ty jeździ rurą do tego. No. By ci lepiej się jeździło. Teraz już właśnie nie wiem jak to, znaczy nie będę zawrat. A wiem o co ci chodzi, Krzychu. Aha, zaraz pierdolnie, poczekaj, ale się już rozpędzę. Ale hable jakie mam, ty, do burwarek się ładnie widzę.
Dlatego mi zbiórka znikła, jak ty tam wziąłeś wszystkie, zobacz, kasztelany też. No. Kurna dziot. Nie, jeden nam został. No i teraz to przyzwyczajenie, bo zawsze po pchnięciu miałem ten ponad, no ale... Powiedz, weź pamiętać, żebyśmy to zrobili, bo było tym. O, ale teraz ładnie to wygląda. Ale co ty chcesz? Żeby jakoś, tylko nie wiem, gdzie był ten ponad, ja mam tu gdzieś us... A! Na te... Przód... Nie, poczekaj. Jedynka, dwójka, tu se ustawię na skrzydełka. Uważasz, może być tu albo tu, nie? No bo nie mam właśnie, albo tutaj chociaż na te... Bo mam jeszcze wolnych przycisków, trochę mam. Dlatego też... Któryś bym tu... O. A nie. Jak to zrobiłem? Myślałem, że ten... Myślałem, że podniosłem za wysoko, bo to ścielisko jest strasznie wysokie i to trzeba ciąć bynajmniej, o. Na takiej gdzieś wysokości. Nie. A ładny ten bizon wygląda. Bardzo ładny. Mieliśmy, to był taki ostatni bizon, który pobieraliśmy, bo wcześniejsze to takie trochę pańtowate były, a Brączyk mówi, że ten nieźle wyskalowany, ale mówię, nie, to trzeba sprawdzić. No i co jest, szczęście dobrze sprawdziliśmy. No bo nie jest. Bo nie jest i jest całkiem w porządku. Ktoś tam po prostu na Alessordzie pisał w komentarzach, że jest źle wyskalowany. Widocznie mógł mieć coś innego źle wyskalowanego ktoś. Dobra, wiem gdzie zostaw, pójdź mnie to. Za nisko dość. To jest, muszę ogarniać i to, i to. Ale powinieneś być na, wiesz, gdzie powinieneś mieć ten pomad? Na myszce. Jak? Bo przy zawracaniu używasz myszki dużo, żeby się poobracać. A wprawdzie masz rację może, możemy tak zrobić. Dobra, cofniemy sobie troszeczkę. Czemu? No trochę tu chcę wyrównać, wiesz? O Jezu, trochę tym zawadziłem headrem. Wyrównamy sobie i na pewno nam lepiej troszkę będzie się cięło. O, do góry, zaraz w kabinę wjedzie tym headerem. Przestań, Krzysiek, nie denerwuj mnie. No i mówię, tak nam ten tydzień strasznie szybko zleciał. Troszkę no właśnie mniej niż ostatnio, żeśmy siedzieli na nagrywaniu, więcej troszkę poza domem, pojeździliśmy sobie, pospędzaliśmy tego czasu trochę razem, trochę wypiliśmy, poimprezowaliśmy. I tak nam kurde zleciało, ja pierdzielę, dopiero pamiętam co była niedziela. A dzisiaj już czwartek, piątek i koniec. Ale zaraz znowu się zobaczymy, ja skończę tylko maturki i wyruszam do Brączusia. Tak, ja będę chodził do szkoły, bo tak będzie siedział, nagrywał. Jo, będę sobie nagrywał w tym czasie, jakąś mapkę może skończymy sobie, na pewno muszę teraz skończyć mapę z Adasiem na serię. Nie wiem, jak ja to wszystko zmieszczę na kanale, bo teraz bolusiowo, typowa, trzynastka, Knuston Farm, dojdzie jeszcze mi teraz singiel, na pewno, przecież singla to nie mogę sobie odpuścić. Dojdzie mi co tu jeszcze, dojdzie mi ta polska wieś z Adamem i Adam na pewno by chciał ją z dwa razy w tygodniu. Gdzie ja na pewno też, także no mówię, farminga będziemy mieli pełno tych serii. Kurde, coś nie chce mi do przodu jechać. Trochę mi z górki zleciał. Może ja to fal... No ja mówię, jestem silny, bo tutaj lekko przyspieszymy i już jest koniec. O nie, co la, chyba pysk. A dopiero jeszcze ton nawet nie ma tego rzepaku, coś no, słabo. No mówię, słabo sypie ten rzepak w tym roku, trochę wydziorgało się tu dysz spod. Ale najfajniejsze, że możemy właśnie tutaj na myszkę, na tom, na kierownicy sobie to ustawiać. Ogólnie to tak. Tam już znalazłem, mam klawiaturę. Mam jakiś stary joystick, który taki na wzór. W tygodniu teraz Brączek, jak pojedzie tylko do domu, zamówimy joysticki. Będę robił sobie ten cały panel. Weź tę klawiaturę pokaż. Naprawdę powiem wam, zajebiście wygląda. Poszukałem ją chwilę, ją znalazłem, bo kiedyś, pamiętam, kilka lat temu ją dostałem na święta. Jest to taka klawiatura typowo pod gry, gamingowa, tak można to nazwać. Całe szczęście jest pod USB, myślałem, że właśnie jest pod jakiś ten. Tam pan pokaż, nawet pokażemy. Ma tylko najważniejsze przyciski. Kurwa, Krzychu, stój! No stoję przecież, nie wiem czemu on jedzie. Naciskałem na pedał hamulca. Także fajnie ją pod... zrobimy sobie tam w pewnym miejscu, tak bardziej pod kątem, żeby no, była. No. ale to fajnie teraz pod słońce nawet wygląda. Ja mówię, to jest ścielisko. Fajnie, że leżą tutaj jakieś te... A się długo rozpędza. Ale jebnie zaraz. I jeszcze jak dojdzie joystick, to już w ogóle fajnie powinniśmy to zrobić, no by myślałem, żeby to zrobić no na biurku, ale jednak jak wszystko będę miał tu wysoko pod ręką, nie będzie to fajnie wyglądało, a tutaj praktycznie cały czas jedną ręką, tylko nie wiem czy ja tam, nie wiem pod którą rękę mam sobie to zrobić, czy zrobić to pod lewą rękę, bo mówię, prawą to i tak, z kierownicy spuszczę, mogę wszystko tutaj... Spuszczę z kija. I mogę, od razu mam dostęp tutaj do skrzyni, gdzie mam najczęściej podnoszenie, tempomat itp. A tak to jak ja będę prawą ręką, to tak trochę brać, no nie wiem, muszę to rozkminić, bo żeby to dobrze zrobić, żeby dwa razy tego nie przerabiać, nie mam jeszcze pojęcia, mam nadzieję, że zrobiłem to jakoś, nie wiem, z drzewa, z drewna, jak to się mówi, do tego obiję się to jakąś ładną skórą. Dębowego. Jo, jakąś ładną... Na dół. Nie no, ja się nie przyzwyczaję, albo... Ja pierdzielę, zarył, stary, cała kosa poszła. Ej ty, poczekaj. Nie ma tutaj tego, wiesz. Żeby wstać.
Poczekaj, puść. On nie wstaje, nie? Nie. Szkoda, myślałem. W takim nowym bizonie się nie wstaje. No, sprawdziło, ale weź, no nie patrz, ała! Głową byś przywalił. No nie, prawdzie? A może i masz rację. To pewnie, że tak. Tu, że siedzisz tak, zgarbiony. O, zwłaszcza, że mamy modręki w każdej maszynie naszej. O, piasek tutaj w odmysku. Kurwa. Zawraca. No muszę jakoś to zrobić. Ile my tam mamy w ogóle? 15 minut, panie. Zobaczymy, może taki krótszy odcinek. Może jeszcze bym go wyrenderował dla was na czwartek. Może by się udało. Uja, nie będę kiedy go wydać nawet, bo nas nie będzie cały dzień. Ty, no później pomiędzy tym, a nie wrócimy pewnie. Pomiędzy Czubakiem, a jechaniem po kamienie. Zaczyna nagrać kamienie, a później do pana Krzysia. Może coś o tych godzin byśmy wrócili, zobaczymy. Ale ty nie zdążysz do tej Kapitan Cox. Chyba jest godzinę renderował. A my za pół godziny jedziemy. Zamknij się z tym tempomatem, wiem gdzie. Myślałem, że do mnie już mówisz. A teraz jeszcze o FIFA sobie zagram? Pizdę, to zagraj. Ogólnie ludzie tak się wciągnęli w FIFA, że to jest jakaś masakra, nie? Patologia jakaś. Nigdy za FIFA, myślałem, że jakieś gówno, jak zacząłem grać, to i tak nie umyłam. Czekaj, na pedałach teraz taką prędkość mogę sobie zrobić. A to noga mi sierpnie. Jeszcze tu złapałem trochę tego rzepaku. A gdzie tu jedziesz? By się wysypała, a nie? No już, no już się wysypałam! O, stoi, nie opada. Jeszcze K naciśnij, Krzychu. Nacisłem. O, sorry. Kurwa, no Bevin. No zaskrzypiało, ty. Teraz zaskrzypiało, to jeszcze raz naciśnijmy. Właśnie nie wiem czemu. O! No i kurwa, bo klawiatura mechaniczna to nie chce wchodzić przycisk. Jo. Dobra. No, ładny ten wiem gdzie. No, zero na się. Ale ładnie wygląda. Dobra. O, hop. Biegniemy sobie na gospę. Jak tu ładnie. Ładnie, bardzo ładnie. Jest klimacik. Mapa do 15 na pewno by się o muszę lucerka. Ale zaskrzypił, o! Kurwa, stara paśka mać to, co? Stara paśka taka, czemu mi się kontrolka czerwona pali? Paliwo mało. O, zgasła. A to całe szczęście. Od ręcznego, nie dochodzi ręczny. Dobra. O, na balonówkach mamy tą szczepę. Wiesz czemu te kamienie się tak błyszczą? Co? Tutaj wiesz czemu one tak... Tego jeszcze muszę... Jeszcze. Dobro! Kurwa. Kurna. Jak ja nie lubię na trójce chodzić. Opa. Opa, lala. Mówię, że te kamienie tutaj, nie? Tak teksturowo odstają, dlatego że nie jest ten cień na nie dany, nie odbijają cienia. To tak samo się zastanawiałem, nie? Czemu one są takie jasne tutaj na mapie, bo gdzie je sam miałem? To dobrze czy źle? No źle, ale to taki mały tylko szczegół jest, wiesz, lekkie nie ten. Ja też pamiętam, miałem któryś budynek, że mi cienie nie odbija. O, ja ogólnie ten Ursus jeszcze tura będzie miał, także... Tak, na żniwa dostaje... Jak będziemy zbierać belki, to naprawdę ciekawa akcja będzie. Trochę woda na tym. Ale ładny zestawik. Ważne, bo zjesz, Josh. O Jezu, kurwa, panie. Pieszego by pozwolił. Pieszego. Halina tutaj mieszko. No, w prawo, dewej. Jezu, modręki tutaj jest o wiele lepiej dopracowany niż chyba w 15. No, kierownica w mieszko. Jak to ślicznie wygląda. Kapitan Cox, Ta będzie morać na dwie szóstki. Czekaj, ja tamtędy wiadę. Ja pierdolę. A tak zjedzby trochę, jak już i tak mam wcześniej ten odcinek kończyć. Się ładnie ustawię do zdjęcia potem. A podicho ładnie. Obra! Pokaż się na to. Czekaj, ja to zgaszę go. Kurwa. Ty! Opa, lala. Ona nie miała sypania tego punktowego? Nie. Nie, no co to jest śnaska, Krzychu. O, już koniec. Ale żeśmy nacili tego rzepoku? No nie ma więcej, po co więcej? Jest, krójkę ba. Cyna stoi. O, tu jest jeszcze rzepok. Wichnie opodo. Kurna, nie mogę wyskoczyć takie kne. Ale ładne zboże. Ale tu będą żniwa, nie? Ja tu będę ciął. Kiszonka będzie za jedwabista, na pewno też. Ale to mówię, to musimy, mody będą z odcinka na odcinek dopiero się pojawiały, że nie chcemy tak od razu zadlagować serwera i w ogóle. Tak, ale ja myślę, że w sumie modpack to byśmy mogli udostępnić. 13 to dawno było. Czy nie, bo ludzie dużo, ja widziałem, co drugie komentarz to było modpack, także nie wiem, no napiszcie co... Albo będziemy... Napiszcie co o tym sądzicie.
No. Chyba, że jak będziemy co od razu linki z odcinka na odcinek, to byśmy linki dawali. Od razu linki i każdy by sobie to pobierał. Tak, i wtedy, tak. Bo no nie wiem jak to zrobić, żeby znowu nie było spinania dupska. I co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Ile lajków dla tego zestawu i dla Brączka dajcie o 2 lajki więcej niż dla tego zestawu, także tam ze 2000 powinniście... Szarpnijcie chociaż 2, jak 4. Na 13 będę się bardzo cieszył. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. I cześć. Co, nie wiem kiedy się widzimy, bo nie wiem. Może sobota chyba najprędzej będzie, jak już Brączek będzie w domu i wszystko ponagrywam. No to co, na razie, miłego piąteczku, cześć! Siema.